Dzień dobry, witamy Was w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj vlog będzie trochę taki z dwóch dni, co najmniej dwóch dni, bo Kapi niedługo się broni. Dla nas broni się pojutrze, czyli w czwartek, ale vloga będziemy prowadzić i dzisiaj, i pojutrze, i w ten czwartek, bo dlaczego? Okazało się ogólnie, że nie mam koszuli, w której mógłbym iść na obronę. Oksia na szczęście była na posterunku. A trochę nie mamy czasu i siły nagrywać całego vloga normalnego. Tak, przyznamy się bez bicia, że tak jest. Ja się muszę zatrzymajmy się, bo tutaj będzie zachęt i zacznie wiać. Tak, idziemy teraz do sklepu. Kapiemu musimy kupić koszulę, bo nie ma żadnej, musi wyglądać elegancko. Oprócz tego musimy kupić też prezent dla promotorki Kacpra, bo była w ciąży przez cały czas i teraz urodziła jakiś czas temu, miesiąc temu. W każdym razie dzidzia była wcześniakiem, więc musimy kupić jakieś wydzianko tak w prezencie, no bo nie kupisz flaszki. No nie, no właśnie raczej rzeczy będziemy kupować, nie wiem, zobaczymy, tak, zobaczymy. Także zabieramy Was ze sobą i później idziemy na obronę. No. Ja ogólnie strasznie ubolewam, bo teraz będziemy chodzić po sklepach i mam taką ochotę sobie coś kupić, ale jestem tak bardzo spłukana. Ja niestety nie mam ochoty sobie czegoś kupić, a wiem, że muszę. No właśnie, więc tak. Lecimy teraz do męskiego i szukamy koszuli. Wow. To jest jaka? To jest slim. Slim? Aha. No, no fajnie. Jak wsadzisz w spodnie, to będzie subcio. Jak mówisz? No. Rękawy nie są za długie? Chyba nie. Chyba nie. A weź wsadź w spodnie. No powiedzmy, że to by były jakieś elegantsze spodnie niż dresy. Ale to nie są dresy, no bardzo eleganckie. Jasne. Spodnie. No nie jest źle. Trzeba byłoby ją wyprasować. Dawaj tą drugą, pokaż. Dobra. Haptyka. Nie, slim zdecydowanie. Tak? Jest tak. Jakaś różnica w ogóle? Oczywiście, że tak. Tutaj zobacz, na brzuchu masz... Nie, bo ty masz... Jesteś gruby aktualnie, ale masz taką budowę, że slim. A tutaj tak. Masz takiego kwadraciaka, prostokąta takiego, no nie. A ewentualnie mogę ci przynieść jeszcze mniejszą tamtą, zobaczymy czy lepiej się... Mniejszego slima? No. No bo ona taka luźna mega, może, ale może ta mniejsza nie będzie za mała, tylko właśnie taka bardziej dopasowana. Dobrze. No ale ogólnie wyglądasz w niej lepiej. Nie. Wyglądasz w niej lepiej. Nie, bo my ciśnie. No rozumiem, ale jakby była ta rozmiar większa, bo to jest dwa rozmiary mniejsza, bo nie ma rozmiar mniejsza. Ta rozmiar mniejsza byłaby idealna. To się czuję, jakbym był takim baleronem zwiniętym. No wiem, ale wyglądasz lepiej. Widać to tu na klacie, bo się nie marszczy. I rękawy widać. Może jednak. No. Oprócz koszuli potrzebujemy jeszcze jakiegoś dziecięcego kubraczka właśnie dla dziewczynki i pytam się Kapiego, co chce. Czy jakieś śpioszki, to... Nie wiem, jakiś ciuch. No, to ja nie wiem, co ja chcę. No, ale to ja mam ci wybierać? No tak. To jest dla mojej promotorki? Nie, ale to, ale ty na pewno lepiej wybierzesz niż ja bym. To na pewno, to fakt. No, więc w czym masz prawo? Dobra, mów. Udało nam się znaleźć jednak rozmiar mniejszą, więc... Mi się udało znaleźć. Tak. Opcja została tam wysłana dwa razy. Mało tego, gdyby była taka sytuacja, jak kiedy ja zostaję wysłany po mniejszy rozmiar i Oksia po jakimś czasie znajduje ten mniejszy rozmiar, to ja prawdopodobnie bym został wykastrowany. Ja mam zawsze więcej ciuchów do ubrania, więc nie marudź. Ej, Kapi! Ej, Oksia! Leci ta bajka, co tam jest z tymi leniwcami w banku. Aha, nie pamiętam. Ja też nie zwierzogród chyba? No, okay. Fajne, to jest śmieszne, polecamy. I uwaga! Ciasne jakieś takie. No bo to jest slim. Ale tam to było mniej ciasne. A tam to po prostu było za luźne. Włóż to spodni. No i teraz o wiele lepiej. Teraz się prezentujesz, gościu. Wyglądasz moje jak... Niam. Twoje cycki też. No. Nie, tak. Jest troszkę za ciasne? Trochę jest, ale tamta jest za luźna. To twoja wina, owszem. Nie no, Jezu, teraz jak stanąłeś normalnie, to wygląda okej. Okay. Wtedy się wziąłeś i wypiąłeś cały, nie, jak mogłeś. Nie, na wydechu stoję i nie oddycham w ogóle. No Jezu, jeszcze się rozejdzie. Dobra, poczekaj, patrzę. Chciałam nagrać Kapiego, jak wygląda w koszuli, a ten już wyjął całą i w ogóle wygląda jak jakiś niechlu. Ja chciałam powiedzieć, że wyglądasz sexy w białej koszuli. To mój ulubiony Kapi w białej koszuli. Takiej dziękuję. Dopasowanej. Dziękuję. To dzięki temu, że mam oliwkową cerę. A to prawda. Taki blady.
To prawda. A ja za to, jak twoja koszula? Alright, trafiliśmy do następnego sklepu, który nazywa się Hepco. I szukamy teraz znowu jakiegoś kubraczka dla dziewczynki. Ma słonika z taką spódniczką i tutaj ma takie cudowne rękawki, ale nie znamy się totalnie na rozmiarach. No nie wiemy. To wygląda na mega małe, z tak, drugiej strony to dziecko było wcześniakiem, a z drugiej strony... A skąd wiesz, że było wcześniakiem? Skąd takie te... No z ciebie. A wcześniej powiedziałem, że jest... Musisz napisać, że wcześniej urodziła. No wcześniej urodziła, no mogła urodzić tydzień wcześniej. No to nadal jest. No nieważne, ale w każdym razie... A jaki to ma rozmiar? 68, cokolwiek to znaczy. No ha, no centymetrów pewnie. 6 miesięcy. Nie, no to za duże, a to? No ale wyobrażasz sobie tutaj... A to ile ma? 0,3 miesięcy. To bierzemy to. Okej. Okay. Ja postanowiłem. I coś jeszcze do tego trzeba dorzucić, bo z samym... O, no i już wybrali. Albo nie, te czapeczki są średnie, brzydkie są. Bym nawet rzekł. Dobra, no szukamy dalej, zaraz się dowiecie, co dalej szukamy. Dobra, znaleźliśmy drugą rzecz, też pasującą do kompletu. Tu jest słonik i tu jest słonik, więc weźmiemy te dwie rzeczy. No i chyba dalej tak musimy coś jeszcze kupić. Jeszcze? Nie, no ja nie mówię, że to, tylko wiesz, no coś tam do tego. No jakieś, ale no nie wiem, no nie wiem, zacznijmy. Okej, kubraczek kupiony, jakieś tam bajery, nie wiem, powinienem coś dokupić, chyba jakąś czekoladkę czy coś w ogóle, tak się zastanawiam. W każdym razie, teraz kierujemy się na co, Oksia, proszę, co mi ciągle mówisz tutaj? Na zieloną herbatę na bazie hibiskus. Tak, idziemy na tą zieloną herbatę, Oksia. No, do narcisza może też pójdziemy. Oksia raz ją piła i potem co chwilę o niej wspomina, jakiś czas temu. Raz w Starbucksie specjalnie po nią, to pani mi zaproponowała tylko berry hibiskusa. A to nie jest to samo. To nie jest to samo, więc teraz idziemy. Mam nadzieję, że będzie tym razem. No proszę, proszę. Jest wybawiciel. W ogóle dowiedzieliśmy się, że to nie jest na bazie zielonej herbaty, tylko to jest po prostu hibiskusowa herbata. Ja nie wiem, oni tu zawsze robią jakoś inaczej, za każdym razem wszystko. Kombinują, no zaraz tak. Zobaczymy, spróbuję, czy będzie tak samo dobre. Dobrze, ale widziała. W każdym razie my chyba żegnamy się na teraz. Na teraz się żegnamy, mówisz? Tak mi się wydaje. Będziemy się bronić? Tak, więc my wracamy za 2 dni, a ja dla was za sekundę. Pa! 2 days later. Dzień dobry! To już dziś! Owszem, zjada mnie trochę w żołądku, ale w sumie wydawało mi się, że będę się bardziej stresował. Nie ma takiej tragedii, ale... Jeszcze tam nie dotarłeś, jeszcze będziesz... No to na pewno, no zdążę tam usiąść, będę się stresował. Najbardziej stresujące jest to, że to jest ustny. Gdyby to był pisemny... No. Nie wiem, z jednej strony ustny jest o tyle łatwiejszy, że jeżeli nie zna się odpowiedzi, to jest szansa, że podpowiedzą, naprowadzą i tak dalej. Ale jakoś lepiej się czuję z tym, jak piszę. No nie wiem, czemu. Nie przypadam za ustnym. W ogóle zobaczcie, jak Kapi sexy dzisiaj wygląda. Wow, sexy boy. Tak? Dobrze? Tak. I jakby się ktoś zastanawiał, weź się rozepnij. Jakby się ktoś jeszcze zastanawiał, czy Kapi schudł od tej siłowni, to owszem, schudł, musieliśmy mu dorobić dziurkę w pasku, więc jest progres. Ale ten pasek w ogóle dostałem na... Na święta. Na święta kiedyś. Za 3 lata temu? No, coś takiego. No proszę, to jestem większy, ale mniejszy niż 3 lata temu, no. Także tak, mój Kapi. Chyba lepiej, jak jesteś odpięty niż zapięty. Co ty gadasz? Przecież zapięty wyglądam bardziej, wiesz, tak? No jak wolisz, jak tam ci się bawi. I Kapi nie ma krawata, więc... Panie prezesie. No ja mam krawat, ale no nie zakładam. Wydaje mi się, że tak wyglądam trochę luźniej i bardziej tak będzie symbolizowało faktycznie mnie. Przez całe te studia. To prawda. Więc zaraz idziemy. Tutaj mamy właśnie prezent dla pani promotorki. Idziemy jeszcze po kwiatka. I po snickersa, żeby... Bo podobno i czekolada, i orzechy dobrze wpływają na myślenie, więc... Tak. Przed maturą coś takiego zrobiłem i prawie się spóźniłem na maturę. No właśnie. Wszedłem wraz z 9 wszedłem do sali. Masakra. Dobrze, że nasza szkoła była mała, to wszyscy zauważali brak jednej osoby. Tak, pani dyrektor zadzwoniła do mojego ojca i się pyta, gdzie on jest, gdzie on jest? A tata do niej, no wyszedł przed chwilą. 8:55. Takie wspomnienia. W ogóle ja się stresuję za Kapiego, bo nie wiem, Kapi jest dla mnie trochę jak takie dziecko, bo przeżywam z nim takie najważniejsze i najbardziej eleganckie i stresujące momenty. No byłam z nim jak zdawał prawko, byłam z nim jak zdawał maturę, którą olewał, ale mimo wszystko to nadal była dosyć duża rzecz. Byłam z nim jak zaczął studia i teraz, kiedy kończę studia, więc dla mnie to jest takie... No. To mój! Mój syn! Jesteśmy na miejscu, tak wygląda praca inżynierska Kacpra. Jest mega gruba, tak patrząc na to, jak wyglądają zazwyczaj prace inżynierskie. Popisał się, no. Ale oczywiście już musiał ją utłuścić. Na szczęście
Nie wiem, co zrobiłeś, ale ta będzie twoja. Mamy jeszcze drugą, która jest czysta, więc tą odda po prostu. Tak, dokładnie. To zostawię, żeby mógł się śmiać z tego. Już zatrapana w ogóle jestem po przejściach. Ta praca chyba z tydzień u mnie w domu. O mój Boże. No więc czekamy, stresujemy się, oddychamy. Trochę tak. Ile trwa obrona w ogóle? Nie mam żadnego pojęcia. No chyba na początku będą mówić na temat. Z pół godziny pewnie, nie? No może. Na początku będą mówić na temat mojej pracy. No. I tak dalej, sobie porozmawiamy, a potem będą te pytania, nie? No to zależy od pytań. Może pytania będą tylko na takie i koniec, no a może będziemy dłużej sobie rozmawiać. No właśnie, wszystko Cześć zależy od tego. No nie wiem, zobaczymy. Żebym wiedziała, to bym sobie wzięła jedzenie. Mam tego, knuperca, batonika chcesz? Nie. Batonika, nie wafelka, nie pomyliłem się. Nie mam ochoty na nic słodkiego. Dobra, czekamy i pewnie odzywamy się już po, albo jak bardzo długo będziemy czekać, to może w trakcie. A co, tak stałaś tutaj cały czas? Pilnowałam. Raz słyszałam, jak sobie coś głośno? Nie, raz słyszałam, jak się coś śmiałeś. No mówię, okej, okay, fajnie tam. Tam już zaschł gardę. Jestem inżynierem. Zmieniamy nazwę kanału na Okcia i Inżynier Kapi. Albo bez Kapi. Okcia i Inżynier będzie. Gratulacje! Wszyscy pogratulujcie Kapiemu w komentarzu. Ja właśnie teraz... Kapi jest drugą osobą na jego roku, który się obronił. Tak, która się obroniła. Tak, i wszyscy są zaskoczeni. Nawet pan profesor i moja pani promotor powiedzieli, że są zaskoczeni, patrząc, jakie było moje podejście do studiów w przeciągu tych 3-4 lat. Powiedzieli, że w najśmielszych oczekiwaniach nie uważali, że ja będę drugą osobą zaraz po takiej najlepiej uczącej się jakby osobie, będę zaraz ja. No to prawda, ale udało się, jest super. Idziemy teraz cykać zdjęcia. Świetna pogoda, jak widać, deszcz pada w ogóle. Tak, wspaniale, nie mogło być lepiej. Idealne zdjęcia na Instagrama będą. Właśnie dzwonię do mamy teraz. Dobra, dzwoń. Oj, w nagrodę przyszliśmy sobie zjeść kebaba. Tak, jest godzina dopiero 11, zresztą jak widać dokładnie, nie ma tu w ogóle ludzi. Jak zazwyczaj przychodziliśmy jakoś po południu, nie wiem o której, ale po południu, to tutaj miejsca nie dało się znaleźć nigdy. A teraz jest spokojnie, ale ja mam dla ciebie prezent. Tylko niestety nie jest zapakowany, bo nie miałam kiedy. Wiesz, że mi to dam bezetka. Proszę. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Długopis. Nie zdradzaj. Jezu, ten zawsze wszystko spoileruje. A skąd ja mogę wiedzieć, że to jest długopis? A nie, to nawet z pióro chyba. A nie, długopis. No proszę. No. Ale będzie, będę miał swój długopis. No ale swój. Obejrzyj go. O kurde. No nie, ale mnie zaskoczyłaś teraz. Kompletnie się nie spodziewałem. Jak na nasze mieszkanie miniaturkowe, chociaż to akurat nie problem tam schować, ale mimo wszystko nic. No, widzisz, miałam farta. Inżynier Kasper, czemu miałaś farta? No bo akurat jak przyszedł do paczkomatu, znaczy przyszedł dzień wcześniej, a ja następnego dnia poszłam wtedy, kiedy ty poszedłeś do dziekanatu. Dlatego... To potem ci wyjaśnię, ale no wtedy miałam czas, żeby, no proszę, żeby to załatwić. Inżynier Kacper Szysz. No i teraz wyglądasz jak inżynier. Prawda? No. Prawda, w ogóle. Już odchodząc od tego prezentu, Okcja naciskała, żebyśmy coś teraz zjedli. Mm. Mimo, że jest 11, ja nadal czuję, nie byłem tak bardzo dzisiaj zestresowany, ale czułem w żołądku, że nie jestem za bardzo chętny na jedzenie. I mimo, że byłem głodny, było mi niedobrze z tego, że jestem głodny, to jak sobie pomyślałem o jedzeniu, to nie miałem ochoty nic jeść dzisiaj. No tak, to jakby nie patrzeć, jaki symptom stresu. No tak. I właśnie Okcja teraz chciała coś zjeść i niestety, jak zwykle, zamknięta jest moja burgerownia, która miała świetnego, ostrego burgera, ale za to z pomocą przyszedł Berlin Doner Kebab, który ma propozycję Rollo Hot z masą sriracha i tak dalej. Podobno jest bardzo ostry, więc sprawdzimy to i damy znać. Tak, więc będę sobie to jadł, a potem co? No potem trzeba wrócić do domu, bo ktoś ma egzamin. No niestety. Uho! I jesteśmy w domu, Kapi wyszedł jako Kapi, wrócił jako inżynier Kapi. Tak, to wbrew pozorom nie jest pod, tylko po prostu deszcz tak leje. Idealnie złapało tutaj marynarka, bo ja też mam, tylko u mnie trochę mniej widać na takiej bluzce, masakra. Taka okropna pogoda. Pogoda świetna się udała, idealne zdjęcia, na pewno zaraz Okcia wrzuci. I buty mnie tak obtarły, patrz na to. No nieładnie, tak jak z mnie zazwyczaj. Z drugiej strony też.
O, jeszcze gorzej, ale będziesz miał pęcherze. No, do krwi miał wtarły buty ogólnie. Coś musiało pójść, tak? No, dobrze to. Dobra, mam nadzieję, że taki vlog wam się podobał z dwóch dni. W najbliższym czasie też taki się pojawi, jedziemy do Świnoujścia i wydaje nam się, że za bardzo nie będziemy mieli czasu tak normalnie nagrywać całego dnia, więc prawdopodobnie cały wyjazd będzie połączony jakby w jeden vlog. No ale niestety tak teraz to wygląda u nas. Także gratulujcie Kapiemu. Chętnie przyjmę. Tak, jestem inżynierem teraz, więc zmieniamy nazwę kanału, tak jak ostatnio mówiłem. Ostatnio kiedyś tam mówiłem, że zmienimy nazwę kanału, nie wiem na jaką, ale na pewno zmienimy, więc... Okcia inżynier Kapi po prostu. Tak, albo Okcia inżynier. Tak. Także dziękujemy wam za oglądanie, mamy nadzieję, że vlog wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie kciuki w górę, jeżeli nie, to w dół, ale w sumie po co? Zostawiajcie komentarze i subskrypcji, dzwoneczek. Właśnie, bo był jeden filmik, w którym nie było żadnych komentarzy, no właśnie, i było nam bardzo przykro, bo nie mogliśmy z nikim porozmawiać wtedy. Tak, więc teraz musicie to poprawić. Dzięki. Kapi, jako inżynier dzisiaj ty zasłaniasz. A, dobra. Pa! Pa! Oj, jak wieje, to sorry. Jak wieje, to sorry. Oddychać nie mogę. W tunelu aerodynamicznym.